6 września na rynku w Chęcinach czytano pana Wołodyjowskiego Henryka Sienkiewicza. Wszystko w ramach zainicjowanej przed 2 laty przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akcji Narodowego Czytania, w którą aktywnie postanowiła włączyć się gmina Chęciny. Narodowe Czytanie zainaugurowała w 2012 roku wspólna lektura pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W roku ubiegłym miłośnicy fundamentalnych dzieł polskiej literatury w całym kraju czytali dzieła Aleksandra Fredry. W tym roku prezydent Bronisław Komorowski zaprosił Polaków do wspólnego czytania trylogii Henryka Sienkiewicza. Gmina Chęciny w akcji wzięła udział po raz drugi. W tym roku trylogię Henryka Sienkiewicza czytano w malowniczej scenerii zrewitalizowanego rynku, gdzie Narodowe Czytanie zainaugurował burmistrz gminy miasta Chęciny Robert Jaworski. Panie burmistrzu, dlaczego Chęciny zdecydowały się wziąć udział w akcji? Czytanie w różnych miejscach publicznych, skwerach, na rynkach. Jest akcją, którą popieramy już po raz kolejny i nie ukrywam, że patrzę dzisiaj z tego miejsca na tłumy ludzi, które przybyły, aby wziąć udział w tej ogólnopolskiej akcji, szczególnie, że w tym roku czytane są utwory Henryka Sienkiewicza, naszego noblisty i człowieka, który pisał o historii, a Chęciny przecież zetknęły się również z jego dziełem. Pana Wołodyjowskiego wszak nakręcano w naszym mieście, więc myślę, że każdy mieszkaniec tego miasta, tej gminy w szczególny sposób powinien podchodzić do naszego wielkiego pisarza Henryka Sienkiewicza. Osobiście nie ukrywam, że mam również do niego wielki szacunek i jestem miłośnikiem jego literatury, a te historyczne akcenty pasują do tego historycznego grodu. Zanim zaproszeni goście rozpoczęli czytanie pana Wołodyjowskiego, słowo wstępne o trylogii i twórczości Henryka Sienkiewicza wygłosił Tomasz Żelichowski, radny gminy miasta Chęciny. Mówił też o tym, jak ważnym dziełem jest trylogia. Dlaczego trylogia jest tak ważnym dziełem? No, myślę, że trylogia pokazuje wiele ciekawych wartości. Przede wszystkim patriotyzm, a dzisiaj jest to pojęcie dosyć popularne i szeroko rozumiane. I dobrze, bo czasy mamy takie, jakie mamy. Po drugie, pokazuje pewne ukształtowanie postaw bohaterskich i też dobrze mieć dzisiaj wzory, bo czasy takie, że tych wzorów za dużo nie ma. Także z tych względów trylogia jest dosyć dziełem dosyć istotnym i ważnym i myślę, że zawsze tak będzie. Pana Wołodyjowskiego na malowniczym rynku czytali zacni obywatele gminy i miasta Chęciny. Dlaczego zdecydował się ojciec wziąć udział w tej akcji? Ja myślę, że coraz mniej ludzie czytają, tym bardziej tak wspaniałych dzieł, które no, bardzo dużo pokazują i naszej historii, i też są pisane wspaniałym językiem, który ja bardzo lubię, szczególnie używanie łaciny, czy naprawdę typowo takie polskie słowa, szyczy, no wspaniale. Oprócz tego, że się wspaniale tego słucha, to aż miło czytać i język polski, no, wychwala samym tym tekstem, który jest. Uroczyste czytanie zakończyli ubrani w stroje z epoki uczniowie z gimnazjum nr 1 w Chęcinach. Oni też rozdawali wszystkim słuchaczom, którzy zgromadzili się na rynku, zakładki ze specjalną pieczęcią przysłaną do Chęcin przez prezydenta Bronisława Komorowskiego z okazji Narodowego Czytania. Na zakończenie każdy mógł przybić sobie pamiątkową pieczęć na swoim egzemplarzu trylogii. Warto dodać, że celem ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury i potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia własnej tożsamości.